Cześć! Dzisiaj na Waszą prośbę opowiem trochę o moich studiach. Zapraszam. Jak wiecie z poprzedniego materiału, studiuję elektroradiologię. Wybrałam Warszawski Uniwersytet Medyczny, ale głównie dlatego, że podoba mi się Warszawa i cała ta przestrzeń tutaj i możliwości. Obecnie kierunek ten znajduje się w pierwszym wydziale lekarskim, jeżeli to ma znaczenie dla kogoś, i są to studia pierwszego i drugiego stopnia, czyli licencjackie i magisterskie, a przedmioty potrzebne na maturę do liczenia punktów to jest tak: język polski podstawowy, pisemny, język nowożytny, ustny i jeden z czterech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka. I tak, dodajemy polski, język nowożytny i mnożymy ten jeden z czterech przedmiotów razy 1,4. W zeszłym roku próg wynosił 224,2. Ja w rekrutacji zdobyłam trochę ponad 250 punktów, uwzględniając ustny angielski, pisemny polski i chemię rozszerzoną. Podczas rekrutacji na WUM-ie po każdej liście dostajemy maila z progiem punktowym albo z informacją, że się dostaliśmy i proszą nas o przywiezienie dokumentów, żeby włączyć nas w listę studentów. Po elektroradiologii można pracować jako technik przy sprzęcie medycznym, takim jak rezonans, tomografia, USG, RTG po prostu i wiele, wiele innych. A w pierwszym roku uczymy się takich przedmiotów jak anatomia, patomorfologia, fizjologia, matematyka, fizyka, aparatura i rentgenodiagnostyka, które są przedmiotami już typowo kierunkowymi. Jest też język nowożytny, w moim przypadku jest to język angielski, etyka w medycynie i WF. Do tego we wakacje dochodzą 2 tygodnie praktyk, które musimy sobie załatwić. I w trakcie drugiego semestru mamy co tydzień. Raz w tygodniu mamy zajęcia na ortopedii. Spróbuję Wam tak pokrótce opowiedzieć o każdym z przedmiotów, tak żebyście mniej więcej wiedzieli, na co się piszecie. Mam nadzieję, że komuś z Was to pomoże w podjęciu decyzji, przed sobą ściągawkę, więc jeżeli nie będę patrzeć za bardzo prosto w obiektyw, to przepraszam, ale rozpisałam sobie mniej więcej, co na tych przedmiotach robimy i mam nadzieję, że nie pominę zbyt istotnych informacji. Zacznijmy od anatomii. Anatomia trwa 2 semestry, podzielona jest na 3 bloki tematyczne. Każdy z nich kończy się kolokwium teoretycznym i praktycznym. Praktyczny to szpilki, teoretyczny w naszym przypadku jest to test jednokrotnej odpowiedzi. Cały przedmiot kończy się egzaminem w sesji letniej. Dalej mamy patomorfologię. Patomorfologia jest w pierwszym semestrze, tak do połowy. Chodzimy tam na wykłady i kończy się to kolokwium ustnym. W naszym roczniku było to kolokwium ustne. Wiem, że w poprzednich latach był to test. Fizjologia jest następna. Fizjologia trwa 2 semestry, kończy się mniej więcej w połowie drugiego semestru. W tym roku jest to trochę przed świętami wielkanocnymi. Na każdych zajęciach jest wejściówka. Jest to test składający się z 5 pytań. Jest taki zapis w regulaminie Zakładu Fizjologii, że jeżeli będziemy mieli średnią z wejściówek minimum 3,5, to jesteśmy zwolnieni z pisania kolokwium po dziale tematycznym. Działy tematyczne są 3. Przedmiot ten kończy się egzaminem w sesji letniej, ale z tego, co wyczytałam, ponieważ jestem teraz w trakcie drugiego semestru, to jeśli ma się z wszystkich wejściówek tą średnią minimum 3,5, czyli jeśli nie pisało się żadnego kolokwium, to
to można być zwolnionym z pisania egzaminu. Ale to jest przede mną i to jest informacja do potwierdzenia. Następny przedmiot to jest matematyka. Matematykę mieliśmy tylko w pierwszym semestrze. Zakończyła się ona egzaminem w sesji zimowej, który był jedynym egzaminem w tej sesji. Na matematyce robiliśmy zadania z funkcji całek pochodnych i innych takich trochę z rozszerzenia, tak żeby nas wprowadzić ten temat, bo następnym przedmiotem, który będę omawiać, jest fizyka. I z tego, co nam mówili, to na fizykę będą nam właśnie potrzebne całki. Następny przedmiot to, tak jak wspomniałam, jest fizyka. Fizyka trwa 2 semestry. Kończy się egzaminem w sesji letniej. Z fizyki mamy wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Na ćwiczeniach liczyliśmy zadania, a na laboratoriach mieliśmy takie małe ćwiczenia z sprzętem medycznym. Kolejny przedmiot to aparatura. Pełna nazwa to jest aparatura w diagnostyce obrazowej. Aparatura trwa 2 semestry, z niej mamy seminaria i ćwiczenia. Seminaria na razie u nas wyglądały trochę jak wykłady i myślę, że za bardzo się to nie zmieni, ale zobaczymy. A na ćwiczeniach mieliśmy trochę zadań. W trakcie semestru z aparatury mamy kolokwia, tak mniej więcej na bieżąco, a przedmiot kończy się egzaminem w sesji letniej. Następne jest rentgenodiagnostyka. Ona, tak jak aparatura, trwa 2 semestry. Z niej mamy identycznie seminaria i ćwiczenia. Na ćwiczeniach pracujemy w takiej sali, gdzie stoi sprzęt, co prawda nieco starszy, ale na czymś trzeba zacząć. Ćwiczymy ułożenia pacjenta do konkretnych zdjęć na razie na sobie, a w drugim semestrze dochodzą na praktyki raz w tygodniu na ortopedii. Język nowożytny, w moim przypadku angielski, jak już zdążyłam powiedzieć, trwa 4 semestry. Po 4 semestrach jest egzamin, czyli egzamin z tego przedmiotu wypada na sesję letnią po drugim roku. Na koniec każdego semestru mamy kolokwium. Korzystamy z książki English in Medicine. I w każdym semestrze robimy również prezentację na zaliczenie. Etyka w medycynie trwa 1 semestr. Jest ona w pierwszym roku na drugim semestrze. Na niej rozważamy wspólnie różne sytuacje. Zajęcia mamy z taką panią filozof. Na zaliczenie będziemy mieli do zrobienia prezentację. Został na koniec jeszcze WF. WF jest chyba dość oczywisty. W pierwszym roku trwa 2 semestry, nie wiem jeszcze, jak będzie dalej. Na zaliczenie trzeba mieć 12 obecności na semestr. Można sobie wybrać jedne zajęcia z pośród gier zespołowych, takie jak siatkówka albo koszykówka. Z takich bardziej indywidualnych zajęć jest yoga. Albo z takich jeszcze innych, bardziej niekonwencjonalnych jest karate albo jazda konna. Okej, mam tu jeszcze takie małe pytanie. Czy warto? No, niestety tu Was rozczaruję, ale na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Zgodnie z zainteresowaniami, a jeżeli nie zgodnie z nimi, to po przetestowaniu kierunku, żeby móc się w nim odnaleźć, to nie inaczej niż sprawdzić to samemu. No bo kto inny będzie wiedział najlepiej, czy tobie to się spodoba, czy to trafi w twoje gusta i czy to jest to, co chciałbyś robić po tym życiu. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to proszę, żeby napisać je w komentarzu. Postaram się na bieżąco odpowiadać. Myślę, że przedstawiłam to mniej więcej, jak to wygląda. Jeżeli czegoś brakuje albo coś pominęłam, to postaram się to dopisać albo w komentarzu i przypiąć, albo w opisie. Kiedy ja kończyłam liceum, to trochę brakowało mi jakiegoś
który powiedziałby cokolwiek o tych mniej popularnych kierunków studiów. Ale no, nie było w tym momencie. Jestem tutaj, zobaczymy potem, jak będzie dalej. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy, nowa, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia,